Witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami dzisiaj. Nasza historia nie jest wokół Ukrainy, nie jest wokół tamtych terenów. Jest pomiędzy różnymi geografiami, ale też jest o zawieruchach historycznych, o bezdomności, o wędrówkach, bez ojczyźnie, jeśli można użyć takiego terminu. I aby temu wszystkiemu zapobiec, ustawiono na brzegu kontynentu szpaler dzielnych rycerzy olbrzymów, Andy. Te Andy, siedząc tysiącami lat nad brzegiem morza, zakochały się w pannach morskich, w ich tańcu i przepięknych przebieraniach i sukniach i postanowiły zabrać je ze sobą do swojego królestwa na szczycie gór. Niech opowiadacze przedstawią historię miłym tutaj zebranym słuchaczom. Ale był ciekawy świata. I dlatego właśnie razem z kołem geografów Głównej Szkoły Handlowej wybrał się w podróż. Wydał się w podróż do miejscowości Pau, Francji, na granicy Francji i Hiszpanii. Powiedzieli, że drogi tej dawnej Bahar już dawno się zatarły, że tą nową Bahar czekają inne podróże i że nawet jeśli będzie próbowała iść tymi samymi drogami co tamta,